Cześć! Trwa złota polska jesień. Są dobre, sprzyjające warunki do wykonania różnych zabiegów. Dlatego w dzisiejszym ARZE zwrócimy uwagę na aspekty, o których warto pamiętać, wykonując późne zabiegi zwalczania chwastów w zbożach. Zapraszam na materiał. Czy mówimy o późnej aplikacji, w sensie jeżeli mówimy o kukurydzy, która dopiero schodzi z pola i w to miejsce wysiewamy zboża i w tym momencie musimy zwrócić uwagę na warunki meteo? Skupiamy się na substancjach, które działają doglebowo, czyli flufenacet, prosulfokarb, diflufenikan, pendimetalina, chlorotoluron. Zacznijmy od miotły, którą łatwo opanujemy. Jeżeli wykonamy zabieg w punkt, użyjemy innych mechanizmów działania. Natomiast wyczyniec to problem do kwadratu. Jesień to kluczowy czas dla zbóż ozimych i idealny moment do zwalczania chwastów. Nawet te późne terminy mogą być odpowiednie, ale powinniśmy zwrócić uwagę na kilka kwestii. Właśnie, na jakie kwestie? Tak jak pan powiedział, kwestia właściwego zastosowania herbicydów jesienią, ale musimy od razu wyjaśnić, co to znaczy późne, co to znaczy wczesne. Czy mówimy o późnej aplikacji, w sensie jeżeli mówimy o kukurydzy, która dopiero schodzi z pola i w to miejsce wysiewamy zboża i w tym momencie musimy zwrócić uwagę na warunki meteo, czy też mówimy o późnym zabiegu, który jest wykonywany na większe chwasty w pszenicy na przykład, która została wysiana zgodnie z terminami, czyli na przykład na koniec września. Wtedy mamy zupełnie inny problem z innymi chwastami, z inną wielkością przede wszystkim tych chwastów. No więc spróbujmy to podsumować. Uzupełniając właśnie moje pytanie, na obie kwestie chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, ponieważ mamy prawie 2 miliony hektarów kukurydzy, więc w wielu przypadkach, wiele gospodarstw na pewno będzie, czy już siało w tych późniejszych terminach chociażby pszenicę. No i tutaj też właśnie kwestia istotna, czy odpuścić odchwaszczanie, czy jednak się pochylić i obrać odpowiednią strategię. Patrząc na to, ile mamy rozwiązań z punktu widzenia mechanizmów działania herbicydów, zdecydowanie powinniśmy wykonywać zabiegi jesienią i od jesieni rozpoczynać. Ewentualnie przygotować tą podstawę, a później monitorować plantację i wiosną po takiej lustracji decydować, czy wzmacniamy naszą mieszaninę o chwasty jednoliścienne, czy poszerzamy ją bardzo mocno o chwasty dwuliścienne, czy tylko samosiewy rzepaku, czy haber, czy może mamy problemy z makiem, a może na naszych polach dominuje bodziszek. Na te pytania musimy odpowiedzieć sobie już jesienią. Ale wychodząc od samego początku, przeanalizujmy sytuację, w której wykonujemy zabiegi w tym momencie w pszenicy sianej zgodnie z terminami agrotechnicznymi, więc mamy już większe chwasty, widzimy, że jest wysoka temperatura, wilgotność też w wielu regionach jest na satysfakcjonującym poziomie, mówię o to wilgotności gleb, więc chwasty miały dobre warunki do rozwoju. Oczywiście pamiętamy o tym, żeby użyć możliwie szerokiego spektrum substancji. Skupiamy się na substancjach, które działają doglebowo, o tym myślę dzisiaj będziemy jeszcze też rozmawiać, czyli flufenacet, prosulfokarb, diflufenikan, pendimetalina, chlorotoluron, ale zwłaszcza jeżeli mamy chwasty większe, pamiętajmy, aby do mieszaniny dodać substancje, które działają typowo na listnie. Tak? Możemy mówić to o tribenuronie, o metsulfuronie, zwłaszcza jeżeli mamy zaawansowane fazy rozwojowe. Oczywiście całą zaletą rozwiązań jesiennych jest to, że stosujemy substancje, które zalegają dłużej w glebie, które działają rezydualnie, przez to nie działają tu i teraz, czyli wykonałem dzisiaj zabieg, bo są dogodne warunki, ale on już jutro mi nie działa, bo działa tylko na listnie. Przewagą zabiegów jesiennych doglebowych jest to, że działają kilka tygodni po wykonanym zabiegu. Zabiegów doglebowych, czy też substancji działających doglebowo. Dokładnie. Tak? Myślimy tu przede wszystkim o substancjach. Natomiast przeanalizujmy drugą sytuację. Jeżeli ktoś po kukurydzy wysiewa zboża, czy odchwaszczać? Zdecydowanie tak. Zobaczmy, że nie jesteśmy w stanie zweryfikować, jakie będą warunki meteo w najbliższych tygodniach. Pytanie, jak ciepły będzie listopad, czy zima nadejdzie w grudniu, czy jak to się zdarzało dopiero w styczniu, w kilku ostatnich latach, więc pamiętajmy o tym, że te chwasty cały czas wschodzą. Więc wykonanie zabiegu, który
Przede wszystkim będzie ograniczał występowanie chwastów jednoliściennych, którymi nie możemy sobie poradzić, ale takim jak miotła zbożowa czy wyczyniec w tych regionach, w których występuje, czy też wykorzystanie rozwiązań opartych o mieszaniny na dwuliścienne, tu w szczególności problem na przykład chabra bławatka, samosiewów rzepaku, tam gdzie one występują, wcześniej wymienionego budziszka czy chwastów rumianowatych. No nie bez znaczenia jest również tak zwane pola makowe, tam gdzie mamy sytuację, gdzie to szczególnie na maku musimy bardzo mocno się skupić. Ale w tym momencie myślę, warto też powiedzieć o dogodnych warunkach. Co to znaczy, jak ten zabieg najlepiej wykonać? Mamy w tej chwili dobre temperatury, więc temperatury są, można powiedzieć, książkowe, jeżeli chodzi o wykonywanie ich w zabiegach jesiennych. Kwestia wilgotności. Przede wszystkim wilgotności gleby, która, no jeżeli pojawiają się okresowe opady, ta wilgotność gleby jest utrzymana na właściwym poziomie i dzięki temu mamy szansę, że ten preparat będzie działał przez te kilka tygodni, nawet możemy zaryzykować pojęcie, że miesięcy, jeżeli dogodnie trafimy w warunki meteo. Tu mam, panie doktorze, jeszcze takie pytanie dotyczące tworzenia mieszanin zbiornikowych i umożliwiania czy zadbania o wyższą skuteczność, bo z jednej strony warunki wilgotnościowe gleby, które na pewno sprzyjają działaniu tym substancjom, które działają przez glebę, ale z drugiej strony mamy też takie czynniki nie do końca korzystne, jak na przykład rosa, i tu mam na myśli zadbanie o pokrycie. Czy jest to istotne i jak bardzo? Tak, tutaj znowu musimy sytuację podzielić. Jeżeli przytrzymamy te warunki, którym jest rosa na liściach, mamy zaawansowane fazy rozwojowe chwastów, wtedy oczywiście wskazane jest dodanie adiuwanta do mieszanina, adiuwanta często nalistnego, czy zmieszania go z złożonym składem mieszaniny, uzupełnienia właściwego pH takiej mieszaniny. To jest tutaj na pewno kluczowe. Natomiast jeżeli ta druga sytuacja, czyli zabieg doglebowy, czy też bardzo wczesna aplikacja po siewie, wtedy pamiętajmy o zastosowaniu adiuwantów doglebowych, które rozłożą nam dużo lepiej tą ciecz opryskową, czy też zabezpieczą nas w pewien sensie przed niekorzystnymi warunkami wilgotnościowymi, które mogą też nadejść w nadchodzących tygodni. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest pytanie może precyzyjne, czy też trudno na nie odpowiedzieć jednoznacznie, ale zważywszy, że mamy tutaj już zaawansowaną jesień, polską złotą jesień, jak długo trwa to okno i sens wykonywania zabiegów? Jaki taki główny pierwszy parametr powinien wpłynąć na naszą decyzję, że rezygnujemy jednak z zabiegu jesiennego, zostawiamy go na wiosnę? Myślę, że trudno jednoznaczne pytanie, aczkolwiek jestem zwolennikiem też konkretnych odpowiedzi, więc tu jeżeli pojawia się mróz, który utrzymuje się długotrwale, oczywiście rezygnujemy z takich zabiegów, czy też jeżeli pojawią się opady śniegu, które pokrywają nam powierzchnię pola, które też będą utrzymywały się przez odpowiednio długi okres, nie ma sensu oczywiście tych zabiegów wykonywać. Natomiast jeżeli to są takie wahania, dzień, noc, w nocy przymrozki, w dzień jeszcze widzimy, że ta wegetacja trwa, czy przede wszystkim mamy chwasty, które powschodziły, to pamiętajmy, że one wiosną też pierwsze ruszą i one pierwsze wyczerpią nam wszystkie składniki pokarmowe. Walczymy w tym roku zwłaszcza, nigdy nie były tak cenne. Mówię tutaj nie tylko o aspektach żywieniowych, ale tych finansowych, czyli fosfor, azot, potas i inne składniki, które w glebie występują, a chwasty pozostawione jesienią pozostają do wiosny i cały czas nam te składniki zużywają. Tu zobaczmy, że nie przez przypadek jeden z chwastów nazywa się wyczyniec. Wyczyniec polny, który jest bardzo trudny do zwalczenia, ale takie skojarzenie, które często podajemy studentom. Wyczyniec pierwszy wyczynia na polu, czyli pierwszy rusza wiosną, to on pierwszy się rozkrzewia, to on pierwszy zużywa te cenne składniki pokarmowe. To samo mamy z miotłą. Ta sama sytuacja dotyczy tych chwastów typowo jarych, można powiedzieć, ale zimujących. Na przykład chabra bławatka, który w formie różyczki przetrzyma tą zimę zabezpieczony przed niekorzystnymi warunkami, ale jak tylko rozhartuje się cała sytuacja na polu, w tym momencie rusza intensywnie i zużywa te składniki. Więc pamiętajmy, że to wykonanie, nawet kiedy już nadchodzą przymrozki, ale jeszcze w ciągu dnia jest powyżej zera temperatura, uważam, że to jest jeszcze dogodny moment na wykonywanie zabiegu. Panie doktorze, wspomniał Pan o chwastach jednoliściennych, o miotle, o wyczyńcu.
Myślę, że miotłę znają doskonale wszyscy, no bo występuje na ponad 90% areału w naszym kraju. Zwyczajnie już tak do końca nie jest. Część kraju, na szczęście ten chwast nie jest jakiś istotny, a mamy sytuację na Mazurach, na Żuławach, gdzie jest to chwast, który wielu rolnikom się śni po nocach. I tu chciałbym na chwilę się zatrzymać i podkreślić, jak podejść do skutecznego zwalczania tego chwastu. Zacznijmy od miotły, którą łatwo opanujemy. Jeżeli wykonamy zabieg w punkt, użyjemy innych mechanizmów działania. Natomiast wyczyniec to problem do kwadratu. Jeżeli mamy, można powiedzieć, plantację, na której wyczyniec jest problemem, jest to pole wyczyńcowe, to już od początkowych faz musimy aplikować duże dawki herbicydów, najlepiej doglebowo, czy najlepiej w momencie szpilkowania. Jeżeli wyczyniec ma jeden liść właściwy, czy też już dwa liście właściwe, w tym momencie no, mamy problem z dobrą skutecznością takich rozwiązań. Więc tu wykonywanie zabiegów w punkt, oczywiście trochę może nam pomóc w tym pogoda. Jeżeli mamy dobrą wilgotność gleby, pamiętajmy o tym, że to wykorzystuje dłuższe działanie takiego preparatu i ten wyczyniec będzie osłabiony również jak nadejdą przymrozki, nadal będzie pobierał substancje, przez to jest mu trudniej przezimować w takich warunkach. Więc tu zdecydowanie aplikacja dużych dawek herbicydów od wczesnych faz rozwojowych, nawet jeżeli wiemy, że ten wyczyniec w glebie jest, to warto aplikować preparaty oparte o substancje działające doglebowo w momencie, kiedy jeszcze nie widzimy tego wyczyńca na naszym polu, ale wiemy, że on tam jest. W skrajnych przypadkach, jak wiemy z praktyki, skuteczne zwalczenie tego chwastu wymaga czasami nawet trzykrotnego wjazdu w pole, dwa razy jesienią i jeszcze trzeba go rzeczywiście, mówiąc kolokwialnie, dobić na wiosnę. Dokładnie, tu pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli preparat doglebowy nie zadziałał, próbujemy, czy nie zadziałał tak dobrze, jakbyśmy sobie tego życzyli, próbujemy stosować rozwiązania nalistne, to nie jest problem, który dotyczy tylko Polski. W tych miejscach, gdzie występuje wyczyniec, Wielka Brytania, Francja, niektóre regiony Niemiec, tam ta walka z tym wyczyńcem jest wielokierunkowa. Kilka zabiegów w trakcie sezonu, na przykład dwa jesienne, dwa wiosenne. Stąd wielu naukowców na świecie mówi, czy wyczyniec może nam bardzo istotnie ograniczyć opłacalność całej uprawy zbóż na świecie, zwłaszcza w tych regionach, gdzie jest problem. W kontekście jesiennym, jakie substancje możemy wykorzystywać do zwalczania tego chwastu? Twórzmy mieszaniny, działamy wtedy wielokierunkowo. Z wszystkich tych, które działają doglebowo, tak naprawdę większość z nich bardzo dobrze działa na wyczyńca, zwłaszcza jeżeli ten wyczyniec jest mały. No na pierwszym miejscu na pewno flufenacet, uzupełnianie również prosulfokarbem. Pamiętajmy, że diflufenikan w większych dawkach, powyżej 100-150 ml, bardzo dobrze działa również na wyczyńca, jeżeli jest zaaplikowany wcześniej. Nie możemy tego mówić, jeżeli wyczyniec ma na przykład już dwa liście właściwe, ale również domieszka pendimetaliny, to również działa ograniczająco, czy też uzupełnianie o chlorotoluron i w tej grupie substancji zdecydowanie bym się poruszał, uzupełniał je w tym złożonym składzie mieszaniny, ale pamiętał jednak o tym, że możemy mieć najlepsze substancje, jeżeli spóźnimy zabieg, to niestety nie będzie on tak skuteczny, jakbyśmy sobie tego życzyli, czyli jednak czas i dogodne warunki meteo. Na szczęście nie wszyscy mamy problem z tym chwastem. Przedstawiając taki idealny sposób czy przepis na stworzenie dobrego jesiennego rozwiązania, czym się powinniśmy kierować i jak dobierać te rozwiązania czy substancje, aby skutecznie zwalczyć najważniejsze chwasty? To znaczy, po pierwsze, przeanalizować dobrze stanowisko, tak? Jeżeli wiemy, że jest tam dużo miotły, to dobierajmy substancje, które na tą miotłę dobrze działają. Jeżeli wiemy, że jest tam wyczyniec, sytuację omówiliśmy, ale pamiętajmy o tym, jeżeli mamy problem z chabrem bławatkiem, tutaj oparcie mieszanin, które by dłużej działały, no zdecydowanie chlorotoluron, albo uzupełnianie mieszaniny na przykład tribenuronem, czy wiosną zastosowanie wtedy regulatorów wzrostu, na przykład chloperalidu, który bardzo mocno będzie tutaj regulował chabra, a wtedy zabezpieczamy się w tej strategii antyodpornościowej. Otóż największy błąd to haber, którego zwalczamy jesienią tribenuronem, bo na przykład zwalczamy przy okazji samosiewy rzepaku, więc warto tutaj też używać innych substancji. Metsulfuron, tu bardziej może pod kątem samosiewów rzepaku, nie będzie to dobre rozwiązanie
czy tak dobre, jak wcześniej wymienione na Habra. Ale wiosną pamiętajmy, aby zmienić mechanizm działania, użyć regulatorów wzrostu, na przykład chlorpyralidu 2,4-D, MCPA czy dikamby. Te substancje w zupełnie alternatywny sposób działają nam na Habra i pozwalają nam zachować naszą plantację wolną od odporności, bo tego sobie życzymy, abyśmy nie wyhodowali sobie na naszych polach odporności. Mówię celowo wyhodowali, bo mówimy o tak zwanej odporności mutacyjnej, czyli stosując rok po roku te same rozwiązania, zwłaszcza jeżeli mamy monokulturę danej uprawy na konkretnym polu, wtedy możemy doprowadzić do stworzenia czy wytworzenia odporności na dany kwas. Najczęściej popełniane błędy w przypadku jesiennej ochrony? Tu myślę, że odpowiedź jest dość przewrotna. Ten nie robi błędów, to nic nie robi. Czyli niewykonanie w ogóle tego zabiegu jesiennego według mnie będzie dużym błędem, zwłaszcza w dobie tak wysokich cen składników pokarmowych, o których już mówiliśmy. Ale przechodząc już do detali, poza tym, jeżeli nie wykonamy tego zabiegu, to zdecydowanie jest błąd, ale dalej właściwe jego przygotowanie. Czy przygotujemy dobrze mieszaninę, czy jeżeli dodamy do niej jeszcze jakieś odżywki czy substancje oparte o potas, które ułatwią nam przezimowanie roślin, bo wiemy, że w tej chwili te rośliny też na wielu plantacjach będą głodne, zwłaszcza fosforu i potasu, więc przygotowanie preparatami, które będą ułatwiały im przezimowanie, myślę tutaj o uwodnieniu komórek i tak dalej, to reasumując, dobra mieszanina, zastosowanie dobrej mieszaniny, która nam się nie wytrąci, ale jako trzeci punkt po prostu zastosowanie zabiegu, który działa tu i teraz, na listnie i oczekiwanie długoterminowego działania, więc warto dobrać mieszaninie substancje działające doglebowo, a eliminować rozwiązania typowo nalistne, jeżeli nie mamy bardzo zaawansowanych chwastów, a zwłaszcza w momencie, kiedy po kukurydzy wysialiśmy pszenicę, ona dopiero szpilkuje, wtedy pamiętajmy, żeby użyć tych substancji, które działają doglebowo i będą wykazywały się w dłuższym terminie lepszym działaniem. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Jesień to kluczowy czas dla naszych ozimi. Czy Wy już zwalczyliście chwasty na swoich plantacjach? Piszcie w komentarzach. Do zobaczenia. Ma pan gospodarstwo? Nie. Dobra. To nie chodachowska, żadne ćwiczenia.